Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Śródziemie, Cień Wojny. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie kolejną misję główną. W sumie to ogarniemy sobie dzisiaj dwie misje i zaczniemy od misji Wybrańcy, bo w sumie mam bliżej. Mamy już 24 poziom Taliona. To jest całkiem nieźle. These chosen will stop at nothing to secure the Hydea for their master. The Witch King cannot be allowed sight over our plans or our forces. Ale wiecie, musimy jeszcze trochę porobić tych misji i zwiększyć poziom Taliona, bo póki co w ostatnim odcinku zobaczyliście, że nie dałem rady sobie z tym naczelnikiem, który miał 33 poziom. To było zdecydowanie za duże wyzwanie dla nas. O, to jest w ogóle niezłe miejsce. Skoro już on infiltruje tego wodza, Kuga prędki, to możemy sobie zdobyć informacje na jego temat. Jeszcze mamy tutaj jakieś... O, super. Jeszcze tam jest kolejny... Kurczę, da się go jakoś przyszpilić czy coś. No chodź tutaj. Dobra, on za bardzo ucieka. Dam sobie z nim spokój. W ogóle wiecie co, aktywujmy misję, nie traćmy na to czasu. Rozpocznij. Eltariel odnalazła posłańca, który ma wieści o wybrańcach. Współpracuj z nią, żeby wydobyć od niego informacje. Zacznijmy sobie misję. Powiem wam, że zajmę się robieniem tych misji głównych. Poza odcinkami będę zbierał te wszystkie znajdźki i tak dalej. Ale ogółem tą twierdzę. What message does he carry? Orders for three captains to report to the chosen ritual. He'll pass through this camp. But he's going to find it curiously empty. Czekajcie, tutaj mamy informację. Skoro już infiltrujemy tego wodza, on ma trzech ludzi, jednego kapitana już mamy. Zdobądźmy informację o tym. Potem go sobie kiedyś tam zrobimy. Wiecie, jeżeli będziemy mieli trzech kapitanów zinfiltrowanych w tym, jak to się mówi. Jeżeli będziemy mieli trzech kapitanów zinfiltrowanych, o, tu jeszcze mamy i Tildin przy okazji, że kiedy zinfiltrujemy wodza, znaczy tych trzech kapitanów, którzy są jego tymi przybocznymi, to dzięki temu oni mogą go wciągnąć w zasadzkę i kiedy będziemy walczyć z tym wodzem, to możecie sobie wyobrazić, że on sobie mówi haha, zaraz rozwalimy tego strażnika, a tutaj nagle bam i trzech jego kapitanów nagle mówi walczymy po stronie Taliona i trzech się na niego rzuca, więc to wiecie, to jest fajne. Można wtedy w ogóle łatwo załatwić takiego wodza. Wiecie, zawsze zanim w ogóle będę podejmował się czegokolwiek, jeśli chodzi o twierdzę, to najpierw zobaczę, jaki ma poziom naczelnik. I będę tego naczelnika dopiero załatwiał, kiedy... Będę tego naczelnika załatwiał dopiero wtedy,
kiedy będę miał mniej więcej taki sam poziom jak naczelnik, albo wyższy. Bo to nie ma sensu walczyć, po prostu nie zrobiłem tak głupią rzecz, że zaatakowałem naczelnika na 33 poziomie z pełną obstawą wszystkim, mając 23 poziom. Więc wiecie, no to było kompletnie bez sensu z mojej strony. Oni mi tam zadawali takie obrażenia, żebym sobie w życiu z tym nie poradził. To po prostu była niepotrzebna walka i tyle. Here they come. Are you just seeing them now? This will be easier than I thought. Dobra, musimy załatwić więcej uruków niż Eltariel. To jest cel dodatkowy. Myślę, że sobie poradzę z tym celem akurat. Tylko niech ona mi nie kradnie po prostu tych killi, nie? Nie, szybko, zanim ona w ogóle cokolwiek im zrobi. Dobra, już mam jakąś przewagę. Here he comes. We must learn what he knows. Are you deciding who my lord live? Just get the information. Get him! Tice to steal! Dobra, mogę go przesłuchać. Where are the captains who would become chosen? They're coming from the fort. They should be here shortly. I teraz załatwię dużo więcej tych orków niż ta Eltariel. Zdecydowanie. Już chyba pokonałem nawet wszystkich. Dobra, na jakim oni są poziomie? Jeden jest na poziomie 21. Jeden na 23. Jeżeli szczęście mi będzie sprzyjać, to uda nam się wszystkich trzech przeciągnąć na naszą stronę. No to już się bardzo przyda tutaj. Widzicie, nawet już znalazłem jego słaby punkt, ma miękką głowę. Teraz spróbujmy jeszcze go tutaj. Trzeba jednego odciągnąć od pozostałych. No i już. No dobra. Uciekaj stąd. Teraz już tutaj osłabimy zaraz drugiego. Kurczę, co on zrobił? Dobra, będę musiał go najpierw tutaj tak obezwładniać. Dobra. On jeszcze będzie szpiegiem jakiegoś wodza. Super. No i teraz jeszcze mamy trzeciego. Takie misje są fajne, bo mamy za darmo trzech nowych. Trzech kapitanów. Go!
Dobra, jest złamane. Zajmijmy się też nim. Mamy kolejnego szpiega. Well, that's three captains who will not become chosen. But there is no shortage of recruits to take their place. Any who are selected we will target. If we cannot yet stop the Nazgul, we will slow them down. No i super, mamy już Taliona na poziomie 25. Odblokujmy sobie jakąś umiejętność. Dobra, tutaj już jest wszystko. Brutalna napaść. Naciśnij kwadrat, aby dokonać egzekucji dodatkowego wroga. W sumie w walce to się może przydać. Zwłaszcza, że wtedy nie używamy za bardzo strzał. To mogę kupić to. Się przyda. Potem zajmiemy się drapieżnikiem tutaj. Okidoki. Co dalej? Kolejna misja mi tutaj pokazuje na mapce, że jest tu. We cannot save everyone, Talion. Idril may already be dead. By my oath, we will find her. Idril is close. I can feel it. What you feel is hope. Okej, zacznijmy. Zacznijmy misję. Idril żyje, ale nikt nie jest w stanie przetrwać w Mordorze zbyt długo. Udaje się do dołów. Zacznijmy misję. Widzicie, dzięki robieniu tych misji jesteśmy coraz silniejsi. Co nam się przyda w werbowaniu silniejszych kapitanów, ale nie tylko. Bo dzięki temu, że jesteśmy silniejsi, po co zabijać Karagora, skoro można go ujeżdżać? Nie zabiłem twojej bestyjki. No i to jest to, co lubię. Walka. Z przyjemnością ich tutaj pozałatwiam. Oj, widzicie? I teraz załatwiliśmy dzięki tej kupionej umiejętności aż dwóch. Więc to się przydaje. Im wyższy poziom Taliona, tym lepsze mamy umiejętności w walce. I to nam da dużą przewagę później. Te wszystkie właśnie umiejętności są mega przydatne. Na przykład ta idealna kontra, która od razu załatwia przeciwnika. Obrona ducha, kiedy robimy egzekucję, żeby nas tam nikt nie załatwił. To się mega przydaje. A właśnie, jeszcze zapomniałem
o potężnym strzale, że możemy dać wybuchową strzałę. O i super, kapitan jeszcze w dodatku. Bang. Mamy wybuchową strzałę. So much pain. Come closer. I take pain away. Mamy kolejnego kapitana, którego mam nadzieję, że zwerbujemy. No dobra, chodź tutaj. Okej, jest nie do przeskoczenia. O kurczę. Dobra, mogliśmy wstać. Okej, mamy kolejnego szpiega przy okazji. I see it. I've searched everywhere for you. And I you. I'll escort you to Haneth and you'll be safe there. No. I'm not leaving Mordor. Not till all of our brothers are free. Come now. We will speak of this later. My father sacrificed all of Minas Ithil for my safety. I will not be protected any longer. Not by you. Not by anyone. Idril, you will die out here. Then that is my fate. But I'm staying. Go. Go, reinforcements will be here soon. We will meet again. Krwawy sport, misja wykonana. No i zobaczmy. She's a true warrior. She fears nothing anymore. Yes, that's the problem. Come on, these are weapons, not shovels. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Odcinek trwa na razie 18 minut. Zdobądź to nie prędko w ogóle, zapomnijmy o tym na razie. Bez zaproszenia orki ucztują, świętując upienie Minas Ithil. O, w sumie to jest fajne. Tylko przydałoby się, kurczę, mieć jeszcze najpierw umiejętność zatruwania grogu na odległość. To by nam bardziej to ułatwiło. To by ułatwiło zadanie. Ale dobra, przecież nie jesteśmy słabi, nie? Chyba sobie damy z tym radę. To jeszcze zrobię sobie jedną misję. To już w tym odcinku będą trzy misje fabularne. Tym lepiej dla was. Idril will never leave Mordor. She will fight until she dies. That's what I'm afraid of. Okej, robimy w takim razie zadanie bez zaproszenia. Feel
like a bit of treasure hunting? Every ranger likes to hunt. What did you have in mind? The Uruks can be relied on for certain things. Their love of blood, treasure, and grog. I see how you've survived so long in Mordor. Our numbers keep us from engaging them on the battlefield, so we work by stealth and speed. And hopefully, we can escape with our lives. And a few may this be a feast to remember. Nie wiem, czy uda mi się zrobić cel dodatkowy. Dobra, zobaczmy. Tutaj mamy tablicę informacyjną, to się nam na pewno przyda. Zawsze, żeby pooznaczać tych kapitanów. Dobra, okej. I mogę dać się wykryć. Jest tutaj tylko... Nie, jest dwóch, dobra. Jest ich dwóch tutaj. Mógłbym teoretycznie załatwić tamtego. Tylko nie wiem, czy tamci nie usłyszą. Kurczę, jest ich dużo. Tutaj strasznie dużo. Może być ciężko to zrobić bez wykrycia. Ale teoretycznie się da. Na przykład tego przyzwę tu. Będę mógł cichutko zabić. Kurczę, nie wiem teraz, czy... Inni mnie nie No dobra, no to już to zepsuliśmy. Dałem się wykryć. Ale dobra, wiecie co, nieważne. To troszkę ciężko jest zrobić to bez wykrycia. Dobra, wiecie co, załatwmy ich najpierw. Próbowałem być dyskretny, ale... Dobra, tu jest kolejne. You understand that Baranor fears for your life. I fear nothing anymore. I couldn't survive here if I did. W sumie mogłem, kurczę, mogłem to zrobić po cichu. Wcale tych beczek nie ma dużo. Ale dobra, tam to i tak cel dodatkowy to jest tylko kilka dodatkowych monet. Nic jakiegoś bardzo cennego. Teraz oni będą się zajmować tymi muchami, a ja wtedy zatruję tutaj grog. Kolejny. Ukryj się w zaroślach. Ale gdzie są zarośla, bo ja nie widzę. Kurczę, gdzie są zarośla? Się tak zastanawiam. W ogóle tutaj jest artefakt gondorski? Nie, dobra, nieważne. Chodźmy się gdzieś ukryć. Zarośla na pewno gdzieś tu są. Gdzieś tam. O, tutaj są zarośla. Let's move.
W sumie tego kapitana, jeżeli się uda, to chciałbym zwerbować. Wiadomo. Dobra, jest wrażliwy na ataki z ukrycia. Jeszcze by się przydało tych wszystkich tutaj załatwić. Dobra, oni są teraz załatwieni, a ja go mogę tutaj zwerbować. I'd say that was one of our more successful missions, Gravewalker. I can hardly remember this scared young soldier I met in the lower city. You mean the one that saved your life from that captain? That's the one. No i okej. Kolejna misja wykonana. Kolejny punkt umiejętności. No i kolejny poziom. Talion, Minas Ithil is lost, but Mordor can be ours. Mamy kolejną misję odblokowaną w tym rejonie. Dobrze wybrałem ten rejon. Cena wojny. Wielu gondorskich żołnierzy jest wciąż zniewolonych. Pomóż Baranorowi uratować jego ludzi. To się tą misją zajmiemy w następnym odcinku. No i zobaczmy, co nam się tutaj przyda. Nitki trucizny. Tym razem to. Tym się zajmiemy. Czy w to pójdziemy? Wybuchowa toksyna. O, fajnie. W sumie ci, którzy się napiją, jeszcze wybuchną. Wrogowie, którzy napili się grygu, co do rybeszki, podają w szał, atakując wszystkich w pobliżu i roznosząc truciznę. To w sumie jest też przydatne. Wyceluj w klatkę przynęty lub gniazdo mógł z Morgaj. Naciśnij trójkąt, aby dany obiekt został aktywowany, gdy zbliży się do niego wróg. To też jest, kurczę, spoko. Ale chyba lepsze jest to, zaraza. Upiorna seria. To będzie, jeśli chodzi o zabójstwa z ukrycia. No dobra. No okej, to powiem wam tak. To by było na tyle. Jeżeli odcinek się wam podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach ze Śródziemia Cienia Wojny. No. To trzymajcie się, moi drodzy. Cześć.